Hej, cześć, siemano, witajcie z tej strony po raz kolejny Stevie, a to jest kolejny odcinek z naszego B-Worlda na kanale. Moi drodzy, oczywiście na samym początku koniecznie zostawcie kciuka w górę, subskrypcję i dzwoneczek, jeśli chcecie więcej odcinków z B-Worlda. No i słuchajcie, tak się zdarzyło, że niestety po raz kolejny jestem sam u Woskiego na mieszkaniu, cały czas remont, także musimy czekać, ponieważ nie ma internetu i nie może ze mną nagrywać. Myślę, że już przyszły odcinek uda się nagrać z Woskim, zobaczymy jak to wyjdzie. No i słuchajcie, jest coraz mniej lajków w dół, to znaczy, że chyba wam się seria troszkę spodobała, że was udało mi się przekonać do tej serii, chociaż troszeczkę, także naprawdę spoko. No i tak, co dalej na odcinku robimy? Jako, że nie ma dalej Woskiego, no to niestety albo istety, musimy dalej levelować naszego Pokemona, ponieważ bez Woskiego nie chce się za bardzo tutaj dalej ruszać, także co, no słuchajcie, mamy level 15, czyli na odcinku wbijemy sobie teraz level 20, tak jak to było, po 5 leveli będziemy wbijali. Jeśli nie oglądaliście poprzedniego odcinka, to obejrzyjcie koniecznie, ponieważ tam na poprzednim odcinku nasz Pokémon ewoluował i zamienił się w Monferno, słuchajcie. Także tak teraz wygląda nasz Pokémon. Wydaje mi się, że jest naprawdę spoko. No i oczywiście, tak jak mówię, oglądajcie poprzednie odcinki z B-Worlda dwójeczki, bo są naprawdę spoko. I lajkujcie, zostawiajcie koniecznie kciuki w górę. Zobaczcie w ogóle jaki brzydki Pokémon, który ma level 10, czyli możemy zacząć levelowanie naszego Pokemona, tak myślę. Oczywiście ognistych kul będziemy używać, bo jakżeby inaczej, chociaż ten Pokemon, który on ma level? Ja myślę, że on ma 10, a on ma level chyba 13 czy 18. No nie, to może być ciężkie, to on ma chyba level 18, także nie wiem, czy mi się uda go pokonać. Tam jest 18 czy 13? 18. Czekajcie, ja tak próbuję tą kamerę ustawić jakoś, żeby to w miarę było ok. Okej, to jest taki żółw jakby. Dobra, fight, Ember. Najprawdopodobniej tego Pokemona nie pokonam, bo za mało obrażeń mu zadaję. Ewentualnie mogę spróbować innym atakiem go zaatakować. Zaraz zobaczymy, co ja tutaj jeszcze mam. Musimy czekać na atak. Zobaczcie, ten Pokemon, który mnie atakuje, bardzo rzadko mi obrażenia jakieś zadaje, także jest w miarę spoko. No i możliwe, że nawet to wygram. Tu jest typę Dark, to weźmy sobie na przykład ten atak. Najzwyklejszy to chyba jest atak. Okej, dobra, dostałem spore obrażenia, nie wiem co mój atak zrobił w ogóle, tu jest jakiś punch, no to dawaj tego puncha, niech go uderzy. Halo. Czy ten Pokémon się cały czas, słuchajcie, oj, o nie, dobra, słuchajcie, to chyba zostanie niestety przegrane. No nie, słuchajcie, to chyba zostanie przegrane, bo z tego co widzę, zobaczcie. O, ale zobaczcie, jak już trafię, to wtedy mega duże obrażenia ten Pokémon dostaje. Tylko że właśnie ciężko jest trafić, no i niestety zostałem pokonany. Nie będę już drugiego podejścia robił. Ja muszę zobaczyć, bo ja tutaj nie widzę, ja jakiś jestem ślepy. Słuchajcie, który ten Pokémon, użyjemy sobie Poké Heala oczywiście. I zobaczymy sobie, który ten Pokémon ma w ogóle level. On ma 18, nie 13, 18. W ogóle na początku mówiłem, że 10. Tu chyba był Pokémon na 10. Nie, ten jest na 16. To ja nie wiem, ja jestem jakiś ślepy. Dobra, tu jest na 12, ale te Pokémony się biją już między sobą, ale tu jest kolejny taki sam Pokémon, także z tym możemy zawalczyć. I jak najszybciej chciałbym wbić level 20. Zobaczymy, jak mi się to uda. Jeśli będą takie Pokémony, z takimi będę walczył, to powinno być w miarę okej. Tam w ogóle się biją, słuchajcie, cały czas tam za plecami. Okej, fight. Kule ognia. No i jeszcze jedno uderzenie i powinienem sobie z tym Pokémonem poradzić. Tego Pokémona akurat, który tutaj jest z uniwersum właśnie Pokémonów kojarzę, także coś tam wiem mniej więcej o Pokémonach. Troszeczkę, nie dużo, ale coś tam wiem. Troszkę Pokémony znam mimo wszystko. Dobra, udało się pokonać Pokémona. Do 16 levela jeszcze daleka droga niestety, 125 expa dostaliśmy. Musiałbym walczyć z Pokémonami, które są bardziej na moim poziomie. Bierzemy Take All i szukamy kolejnego Pokémona, z którym można zawalczyć. Ty, który masz poziom? Halo, halo, 15. No dobra, to powinienem sobie z tobą poradzić, pod warunkiem, że użyję Poké Heala. No i chodź tutaj, zawalczymy z tobą. Okej, także podejmujemy się kolejnej walki, tam w ogóle jakiś policjant ziomuś, zobaczcie. To jest chyba ziomek, z którym można walczyć, ale on będzie miał pewnie kilka Pokemonów, a ja mam niestety Pokemona tylko jednego, także sobie najprawdopodobniej nie poradzę. I tak jak mówię, zobaczcie w ogóle jakie uderzenie mocne, za pół HP. Tak jak mówię, Woskiego na razie niestety nie ma, mam nadzieję, muszę tak zrobić, żeby on się pojawił już na następnym odcinku, ponieważ będzie wtedy problem, bo chciałbym z fabułą iść do przodu, a nie cały czas na odcinkach expić i wbijać ten level. W ogóle nie wiem jak to wygląda u Woskiego, który on ma level, ale wydaje mi się, że
on stoi w miejscu, bo przez ten internet nawet nie może w ogóle wejść na serwer, także nie ma go ze mną, w ogóle nie gra ze mną, tylko tam mamy gdzieś kontakt i to tyle tak naprawdę w tym momencie, ale słuchajcie, na pewno Woski wróci, także nie martwcie się o to, bo się na pewno pojawi. Dobra, kolejny Pokémon na levelu 15, który chyba chcemy zaatakować, Pokehill. Atakujemy, expimy i zobaczymy, czy sobie z nim poradzę. Okej, dobre uderzenie. Tylko słuchajcie, teraz jest, właśnie nie ma tej różnicy poziomów, czyli są szanse tak naprawdę wyrównane. Ale zobaczcie, na razie jest okej, także spoko. Mocne uderzenie dostał ten Pokémon, także jest okej. I zobaczymy, jak to się tutaj sytuacja rozwinie. Możemy troszkę dla odmiany używać innych tych tutaj uderzeń, żeby nie było, że cały czas tego samego używam. Ło, co? Co tu się wydarzyło? Czy ten Pokémon uderzył mnie na jednego strzała? No nie, już myślałem, że to będzie wygrane. No nie wierzę w to, słuchajcie, atakujemy go jeszcze raz. Nie może tak być w ogóle. Ja dostałem jednego strzała, nie? A ten Pokémon już nie żył tak naprawdę, on nie miał punktów zdrowia prawie. No to nieźle, słuchajcie, to ta gra też, ta modyfikacja też potrafi zaskakiwać. Oczywiście modyfikacje, całą paczkę modów macie w opisie, także możecie sobie wejść i ją pobrać do opisu, zajrzyjcie sobie. Co to tu? Zobaczcie, co to tutaj przyszło? Co to tutaj? Jakiś Pokémon inny. Zaraz z nim też zawalczymy. Co on tu kombinuje? Zobaczcie. Okej, kula ognia. Tutaj, żeby nam nie przeszkadzał w walce ten Pokémon. Co on kombinuje? No nie, słuchajcie. Dobra, jeden atak. Mam nadzieję, że tym razem uda mi się tego Pokémona pokonać. Okej, fight, ember, kula ognia. I... O nie, o nie, o nie. Ja to jeszcze przegram, słuchajcie. Ja to jeszcze przegram. No i przegram tu znowu. No nie, ja nie mogę w to grać, naprawdę. Ja to jeszcze przegram, słuchajcie. Moja szansa, moja szansa. Czy moja kula ognia? Tak jest, udało się. Udało się pokonać Pokémona. Nice. Czy nie, czy on jeszcze żyje? Czy... Dobra, okej. Dwa punkty zdrowia mi zostało. Co to w ogóle jest za walka, nie? Czy ja teraz trafię? Okej, udało mi się. Ten Pokémon miał tylko jeden punkt zdrowia. Dobra, słuchajcie, bo ten Pokémon, który jest tutaj, ten różowy, się czai tak mega, żeby ze mną zawalczyć. Także musimy podjąć z nim walkę. Ale co on jakiś nadpobudliwy jest, zobaczcie. Od razu chciał ze mną zawalczyć. Muszę uciec od niego, ponieważ mam tylko dwa punkty zdrowia, więc sobie z nim nie poradzę. Ale zobaczcie, jaki agresywny Pokémon w ogóle, nie? 15 poziom na 15 poziom. Zobaczymy, tak chciałeś ze mną walczyć, to zobaczymy, czy sobie ze mną poradzisz, cwaniaku. I pewnie zaraz mnie uderzy na jednego strzała. Okej, jest okej, fight, kula ognia, z tym nie powinno być problemu, ale i tak jeszcze jedno uderzenie będę musiał wyprowadzić. Okej, także chyba się uda. Chyba się, słuchajcie, uda, to będzie prosta walka. Ta poprzednia walka była mega trudna. Okej, w ogóle level 16 mam. Level up dostaliśmy, także spoko. Ogólnie ten level wbija się coraz dłużej. Także ja nie wiem, czy my 20 level w ogóle wbijemy. Coś tutaj dostaliśmy. Co my tutaj mamy, słuchajcie? Mogę sobie chyba coś tutaj wybrać. Aha, zobaczcie, to są moje umiejętności. Okej, kula ognia. Kula ognia, ulepszymy sobie kulę ognia. Rozumiem, że to została moja kula ognia teraz ulepszona, także spoko. Bierzemy oczywiście dropa, podnieśliśmy i szukamy kolejnych Pokémonów, z którymi można by było podjąć walkę. Tutaj na przykład ten, tylko się wyhiluje. Ogólnie zobaczcie, mam już 50 punktów zdrowia, także jest naprawdę spoko. Ten ma 17 poziom, to troszkę za wysoki. Ty który masz poziom? Chodź tutaj. 18, to też trzeba unikać. Ty masz 12 poziom, także z tobą mogę zawalczyć, ale jestem słaby, co? Walczę tylko z takimi Pokémonami słabymi, masakra. Okej, fight. Wow, zobaczcie, jakaś nowa umiejętność. To rozumiem, że to się zamieniło, czy to jest ta kula ognia, zostało zamienione coś, tak? Czy co tu się wydarzyło? Coś mi się tu pozmieniało, ale za to zobaczcie, na jednego strzała. A nie, jeszcze żyje, pewnie jeden punkt zdrowia został temu Pokémonowi. Fight, okej, mamy jakieś tutaj inną umiejętność, nie wiem dlaczego to mi się tak zamieniło, ale i tak jest spoko. Słuchajcie, wbijemy level 18, bo level 20 to będzie za dużo, także zrobimy to na razie w ten sposób. Oczywiście Poké Heal i zdążyłem się wyhealować, zdążyłem, okej, fight. Okej, kolejne uderzenie. Okej, kolejna walka tutaj z Pokémonem na levelu 15, fight. No i zobaczymy, jak to tutaj się uda. Fajnie by było jednak używać tych kul ognia. Nie wiem, czy ja te kule ognia mam, czy to nie mam tych umiejętności. Czy on mnie na jednego strzała właśnie zabił?
156 expa, także spoko, take all, bierzemy oczywiście wszystko i szukamy kolejnego Pokemona, z którym można by było zawalczyć. Pokehila nie muszę używać, ponieważ nic obrażeń nie dostałem. Właśnie to jest dziwne, czasami Pokemony, które nas atakują, potrafią zadać takie obrażenia, że zabiją nas na jednego strzała, oj, a czasami, o, możemy z wodnym Pokemonem zawalczyć, a czasami jest tak, że w ogóle nam nic obrażeń nie zadają, mimo iż mają ten sam poziom. Także to jest czasami mega dziwne. Okej, tym uderzeniem także będziemy walczyć i nie wiem, czy wy coś w ogóle widzicie, bo fajnie było jeszcze, jakby było coś widać. Okej, dobre uderzenie było. Mam nadzieję, że ta ryba mnie teraz nie uderzy za cała hapa. Okej, jest okej. Ja na razie jest spoko i chyba już się udało. Także na dwa strzały udało się zabić tą rybę. Także to jest akurat okej. Take all, oczywiście dropa bierzemy, bo jak żeby inaczej. Fajnie by było jeszcze stąd wyjść. Może sobie tak o zrobimy i tak, tak, tak. Dobra, i teraz jeszcze jedna rzecz, którą ja miałem sprawdzić i nie wiem jak to zrobić. Coś miałem sprawdzić i zapomniałem co, widzicie? Dobra, jak sobie przypomnę, to to zrobię. Po prostu na razie przechodzimy do naszej walki. Tu jest na przykład ziomuś na 10 poziomie, także z nim możemy sobie zawalczyć, Pokemon. No i słuchajcie, tak jak mówię, 18 level wbijemy i zobaczymy, co dalej z tym zrobić, bo już mówię, ja bez Woskiego się tu ruszać nie chcę, także będę musiał poczekać na Woskiego, żeby dalej tą fabułę naszą tutaj biworldową dwójeczki kontynuować, a na razie musimy bić Pokemony i wbijać level. 110 expa dostaliśmy, dostaliśmy skórę, a z tej ryby co mi wyleciało? Z ryby wyleciała mi ryba, no spoko w sumie, no logiczne. Okej. Tu jest kolejny Pokemon. Fajnie by było gdzieś iść, gdzie są jakieś Pokemony, których jeszcze nie widziałem i z którymi jeszcze nie walczyłem, żeby to się cały czas nam tutaj nie powtarzało, no ale już dobra. Takie Pokemony tutaj są, no to z takimi będziemy walczyć. Właśnie to też jest ciekawe, czy na przykład zależy jaki jest teren, to też są takie Pokemony, nie? Na przykład tutaj jest taki teren, no to są tylko takie Pokemony. No w ogóle fajnie, że mnie zabił. No dzięki, nie? Super. Halo, chodź tutaj, walcz, a nie uciekasz. Halo, dobra. Zaatakujemy tego Pokemona, no i zobaczymy jak to tutaj będzie, bo tak jak... o, wow, jakie dobre uderzenie teraz zrobiłem, masakra. Słuchajcie, tak jak mówię, za tamtego Pokemona, z którym przed chwilą walczyłem, dostałem 100 expa i zobaczymy teraz, ile dostaniemy expa za tego Pokemona, bo to jest mega ciekawe. Okej, na pewno level up, także spoko, level 17, okej, najsik. 153 expa, czyli 50 expa więcej, więc tak powiem wam, że... no nie wiem w sumie, chyba tak wcale dużej różnicy nie ma w zabijaniu tych Pokemonów na 10 levelu, a w zabijaniu Pokemonów na 16 levelu. No nie wiem, nie wiem. Tu jest jakiś grzybek za to, który wygląda bardzo ciekawie i pewnie jest trujący, bo jak żeby inaczej, nie wiem, nie będę tego jadł lepiej. Ogólnie tak jak mówię, trzeba zrobić, słuchajcie, ten tutaj gdzieś jakiś taki magazyn, żeby to wszystko sobie magazynować, chować, ale to będziemy już robili z Woskim. Właśnie plan jest taki, żeby zrobić taką stację jakby badawczą, z której później będziemy lecieć w kosmos z Pokemonami oczywiście. Halo Pokemony, z tobą to ja nie chcę walczyć, bo ty jesteś nieciekawy i biegniesz w moją stronę, bo pewnie chcesz mnie zaatakować. Nie, 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 takiego Pokemona to ja nie będę atakował, bo ja wiem, że z nim przegram. Okej, gdzie są jakieś Pokemony? Chciałem ten portal zobaczyć. Ciekawe co z tym portalem można w ogóle zrobić, czy tam można sobie wejść, czy ten portal... tak, już go nie ma. Portal już niestety był i nie ma. No, no nic na to nie poradzę, dobra. Bez zbędnego przedłużania tutaj trzeba bić level na tym Pokemonie, na 8. Nie wiem w ogóle ile expa dostanę za tego Pokemona na 8 levelu. Chyba tyle co nic. Czy ja w ogóle coś expa dostanę? On jeszcze żyje, serio? No nie mówcie. Został mu jeden punkt życia. To jest najgorsze co może być, nie? Okej, jeszcze z dwa dobre Pokemony i będzie level. Na przykład z takim, ale wiecie co, ja się może tutaj uleczę. Z takim Pokemonem powinienem sobie dać radę i powinien fajnie tutaj expik polecieć. I nawet leciał już level, słuchajcie, mamy level up, było mocne uderzenie. Także 98 expa, no spoko. Także oczywiście tutaj wszystko, statystyki w górę, HP, atak. Także jest spoko, take all, bierzemy, było jakieś mięsko. No i co, słuchajcie, mam nadzieję, że kolejny odcineczek z B-Worlda dwójeczki wam się spodobał. Koniecznie zostawcie kciuka w górę, subskrypcję i dzwoneczek, jeśli chcecie więcej B-Worlda. No i co, trzymajcie się, hej!